Ach, szark, wspaniały szark, miasto rozpusty, narkotyków, degeneracji i oczywiście przeróżnej nacji. Z tej strony lore, dotarliśmy do miasta szark. Jak widzicie, miasto jest w centrum bagien i jest to również centrum jednej z większych hodowli, jaka istnieje, haszyszu w Kenshi. Głównie miasto jest niby kontrolowane przez swampersów, czyli uchodźców, gangusów, bandytów, którzy zbiegli tutaj, ale tak naprawdę jeden z większych gangów, tak naprawdę po cichaczu, rządzi tym miastem. Mówię tutaj o gangu Holmes. Oni właśnie zajmują się głównie, powiedzmy, nie tylko rozprowadzaniem i tworzeniem dobrów wszelakich zwanych haszysz, ale również i rządzeniem tym miastem. Jest jeszcze druga grupa, która się zwie Redstone, która jest też mniejszą tutaj grupą i jest jeszcze, zaraz wam powiem, bo oczywiście pamięć zawodna, Black Shifters jeszcze są. I oni tutaj w trójkę rządzą tym tutaj, powiedzmy, miastem. Jak widać, jesteśmy teraz właśnie u Hońców i jest tutaj panna Big Grim. Jest to kobieta, która właśnie dowodzi tą tutaj piękną grupą gangsterów, mafiozów, narkomanów, dealerów. Zwał jak zwał. Można oczywiście z nią porozmawiać, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, nawet da nam pracę, byśmy zajmili się przemytem. Dzięki temu zwróci nam plusy, jeśli chodzi o tą frakcję. Dzięki temu możemy robić następne zadania, jak zbudowanie miejsca, gdzie mogą wytwarzać haszysz, czyli jakieś pola zioła do uprawy i wytwarzania. I oczywiście w ten sposób będzie nam rosła z nimi reputacja. Jednym z ciekawszych miejsc tutaj jest właśnie, są dwa bary. Jeden bar jest dosyć zwykły, live food, hehe, nic ciekawego. Ale w tym barze, otóż, możemy zerwać kilku ludzi i czasem trafi się właśnie Tone Rats, który będzie zbyt nabzdryczony, dobra, zbyt upity, by rozmawiać normalnie. Akurat w tym miejscu go nie widzę, jest tutaj masa oczywiście różnych najemników, jacyś tam pomniejsi ludzie do zatrudnienia i oczywiście można też tu prowadzić hazard, bo to miasto jest miastem grzechu. Jest jeszcze drugi bar, który jest znacznie ciekawszy z powodu pewnego szyldu, który wisi na górze. Mianowicie jest to szyld tańczącego robota. The Dancing Skeleton. I tak, jest to prawdziwy, a raczej zwłoki robota, które zostały tu przyczepione w sposób groteskowy. I tutaj oczywiście też można trafić na różnych pijanych, niepijanych ludzi. Można trafić na oto, akurat się pojawi jakiś randomowy robocik do zawerbowania, jakże. Jeśli chodzi o sytuację z napadami, nie jest aż tak tragiczna, nie atakują nas byle gdzie i byle za co. Jednak zawsze trafić można tutaj na kilku pijaków, którzy chętnie będą chcieli się pobić po prostu od tak. Więc jak najbardziej jest tutaj możliwe. Oczywiście mamy tutaj miejsca, gdzie można kupić ryby i kupić narkotyki. Jak tutaj ten pan akurat stoi sobie i krzyczy, że sprzeda to i to. I rzeczywiście jak wejdziemy do jego ekwipunku, ma tu piękny zapas haszyszu. Jeśli chcecie pobawić się w przemyt, tak najbardziej kupujcie tutaj, tani jest haszysz i ruszajcie w świat. Oczywiście uważając na strażników, którzy będą strzegli, czy nie wprowadzać się tu nielegalnych dóbr do innych miast. Ale United City są niektóre miejscowości, które posiadają w swoim zanadrzu wieże ninja shinobi thieves, więc jak najbardziej może tam pójść, sprzedać, odczekać kilka dni i się bardzo, bardzo łatwo obłowić. Tutaj jest też oczywiście kilka sklepów pomniejszych i większych, w których możemy dokupić materiały. Kto jak kto, ale Hounds zajmują się obroną tego miejsca. No i dobra, pan jest podleczony, nic mu nie będziemy zabierać, niech on się cieszy, że żyje. Następny punkt naszej wędrówki będą oczywiście bagna, bym mógł wam pogadać jeszcze o następne ciekawe miejsca, a i również bandy, tutaj w sumie same bandy, gangi i rozboje, ale bandytów, którzy atakują nawet Hounds'ów. Mianowicie zwiedzimy miejsca, gdzie są Red Cybers i Swamp Ninja, ale to w następnym odcinku. A tymczasem do zobaczyska. Hej!